Kot wieczorową porą. Witam Państwa w programie filmowym. Te najpiękniejsze w roku święta już niebawem, a na razie trwa szaleństwo zakupów i przygotowań. Na szczęście potrafi nas ono nieźle zmęczyć, a wtedy nie ma jak odrobina wytchnienia w kinie. Żeby się w tym szaleństwie przedwcześnie nie spalić, nie zużyć, lecz zasiąść do Wigilii nastrojonym na odpowiednie fale. O czym zza konsolety przypomina Paweł Kret, a zza mikrofonu Wiesław Kot. Zaczęliśmy nutkami, które i tak towarzyszą nam od rana do wieczora, ale to po prostu nieuniknione. Najpierw dwa słowa o filmach ważnych, jakie lądują na kinowe ekrany w ten weekend. Oto film pod tytułem 20 tysięcy gatunków pszczół, w nim dziewczęca walka o własną tożsamość, wersja hiszpańska. Tytuł nawiązuje do faktu, iż mamy tak wiele gatunków pszczół i to nie budzi niczyjego zdumienia czy sprzeciwu, ale jeżeli chodzi o ludzi, to już trudniej tolerować ludzką osobność i odmienność. Doświadcza tego 8-letnia Lucia, która boleśnie odczuwa fakt, iż jej otoczenie ciągle wtłacza ją w przyjęte w jej epoce i w jej środowisku formaty. Tym samym otaczający świat rani jej indywidualność, choć nawet tego nie zauważa. W trakcie wakacji spędzanych poza domem rodzinnym dziewczynka przekonuje się, że ma do czynienia z czymś w rodzaju kulturowego legatu, dziedzictwa i że to nie tylko świat patriarchalny wywiera nacisk na kobiety, te słabsze i uzależnione. Ten opresyjny system kobiety właśnie przekazują sobie w spadku, jak choćby jej babcia i matka. To nie przypadek, a rzecz nieunikniona, iż wiele filmów o dojrzewaniu rozgrywa się w trakcie wakacji, w miejscu nowym, gdzie młody człowiek czuje się uwolniony od ograniczeń szkoły, a nawet własnej rodziny. Ten proces ma często za tło leniwe lato na odległej prowincji. W takiej scenerii łatwiej znieść stres i niepokój, jaki towarzyszy wyrastaniu z dzieciństwa. W naszym filmie to lato biegnie pod niebem kraju Basków. Tutaj nieśpiesznie 8-letnia dziewczynka zgłębia swą płeć, której wcale nie jest taka pewna. Całego procesu nie ułatwia bynajmniej to, że i matka dziewczynki, która próbuje swoich sił w rzeźbie, pozostaje pod przemożnym wpływem własnego ojca, wybitnego artysty. Jej także trudno odnaleźć własną odrębność i tożsamość w świecie sztuki. Matka jednak zdaje się rozumieć emocje córki, zapewnia dziecku ochronę emocjonalną i wsparcie potrzebne do bycia sobą. Nawet pszczoły, które hoduje ciocia, wydają się wykazywać zrozumienie dla dylematów dziecka. Jeżeli usiądą na jej roześmianej twarzy, urzekają delikatnością i odświeżającym dotykiem. Gdyby tylko ludzie mogli się nauczyć czegoś od bodaj jednego z 20 tysięcy gatunków pszczół. W podobnym, w pewnym sensie, kobiecym klimacie rozgrywa się film pod tytułem Światłonoc, słowacki dramat o współczesnej czarownicy. Co to stało? Zdrowa są z domu.
Oto 30-letnia Charlotta, która po latach wraca do rodzinnej wioski położonej w odludnych częściach Karpat. List wysłany przez nie wiadomo kogo skłania ją, by objęła tam ubogą schedę po zmarłej matce. Wieś przyjmuje ją bez życzliwości, podejrzewając o uprawianie czarów i rzucanie złego uroku na ludzi i bydło. Wieś bowiem pamięta czarownicy to, co ona sama dawno już wyparła z pamięci. Jak sytuacja ocitła? I to tu zagrzata. Dla mnie idealno, bo są w lese, to mi starczy. Poza kinem poważnym mamy także sporo premier lżejszego gatunku, w tym zadziwiająco dużo, no jak na okres przed Bożym Narodzeniem, zadziwiająco dużo premierowych horrorów, na przykład horror amerykański pod tytułem Służka. Dziewczynka imieniem Sam, nastolatka pochodzenia indiańskiego, mieszka na idyllicznych przedmieściach ze swoją konserwatywną indiańską matką i zasymilowanym ojcem. Dziewczynę nęka niepewność co do własnego pochodzenia i tradycji, do której miałaby przynależeć. Jej przyjaciółka Tamira tkwi mocniej w kulturze przodków, czego jednym z przejawów jest to, iż cały czas nosi przy sobie pusty słoik. W chwili gniewu Sam rozbija słoik koleżanki i uwalnia niestety starożytną indiańską demoniczną siłę, która porywa jej koleżankę Tamirę. Sam szuka Tamiry, podążając tropem młodego mężczyzny, który odprawił śmiercionośny rytuał, dopóki demoniczna istota nie zacznie jej samej namierzać, mordując jej chłopaka i niszcząc jej świat przy pomocy przerażających wizji. Teraz Sam musi połączyć siły z rodzicami i ze swoim nauczycielem, aby ocalić koleżankę Tamirę i położyć kres terrorowi demona. Kolejny horror także jest amerykański, a jako określenie gatunkowe ma nazwę horror bożonarodzeniowy. Tytuł, a jakże, Nóż w nocnej ciszy. Angel Falls, I give you Christmas. Akcja rozgrywa się w idyllicznym miasteczku Angel Falls. Rok po ocaleniu miasta przed psychopatycznym zabójcą, w Wigilię Bożego Narodzenia dziewczynka imieniem Winnie nie czuje się wcale cudownie, do tego stopnia, iż żałuje, że w ogóle się urodziła. Tymczasem trafia do koszmarnego, równoległego wszechświata i odkrywa, że bez niej sprawa wykrycia mordercy wtedy przed rokiem mogłaby się nie udać. Mogło być dużo, dużo gorzej niż było. Teraz zabójca powrócił, a ona musi połączyć siły z innymi, podobnymi odmieńcami ze swego miasta, aby zidentyfikować i unieszkodliwić zabójcę, a także wrócić do własnej rzeczywistości. Guys, did you see that? Did the power go out? Oh my god. Mamy nawet horror z Litwy pod tytułem Sztuka zabijania. Film wpisuje się w nurt tak zwanego teenage horror. Jest thrillerem, w którym ktoś morduje nastolatki, jakie wybrały się na obóz, na wycieczkę, albo które w ustronnym miejscu oblewają zakończenie roku szkolnego. W litewskim filmie całkiem podobnie. Kurwo, odejdźcie! Po tym, jak koledzy z klasy niszczą naturalnej wielkości drewniane posągi z zakresu sztuki ludowej podczas szalonej imprezy z okazji ukończenia szkoły średniej, pojawia się tajemniczy zabójca i zaczyna zabijać jednego ucznia po drugim. Uf, wystarczy tych horrorów jak na jeden przedświąteczny weekend. Dla dzieciaków mamy norweski film świąteczny i familijny pod tytułem Najpiękniejsze święta. Opowiem wam, jak to się wszystko zaczęło na naszej ulicy. Wszyscy czekali na pierwsze święta po wojnie.
Prawie wszyscy. To pierwsze Boże Narodzenie po wojnie. 9-letnia Stine przyjeżdża pociągiem do niewielkiej górskiej wioski w poszukiwaniu schronienia. Spotyka tam szewca Andersena, zgorzkniałego, samotnego mężczyznę. Spotkanie tej dwójki na zawsze odmieni ich życie. Mała, urocza dziewczynka wprowadza magię świąt do osady i uświadamia wszystkim, że życie jest najpiękniejsze, kiedy można je dzielić z innymi. Był ktoś, kto musiał uciekać. Hej, zatrzymać ją! Wracaj! Dla jeszcze młodszych dzieci mamy kolejną kreskówkę z serii Kicia Kocia. Dzień dobry, Kiciu Kociu. Dzień dobry. Bawię się w szkołę. O! Śnieg! O, Adelka! Tytułowa, rezolutna kotka Kicia Kocia wraz z wyrozumiałymi opiekunami i przyjaciółmi, Packiem, Adelką i Juliankiem, odkrywa odważnie świat i uczy się najważniejszych zasad i prawideł ważnych w codziennym życiu. Przygody ukazane w bajce odzwierciedlają dziecięcą codzienność oraz ukazują typowo dziecięce zachowania. Świat, który został ukazany w bajce, jest pełen ciepła i opisuje radości oraz problemy życia codziennego. Jego bajkowy charakter jest zaznaczony jedynie przez nadanie zwierzętom cech ludzkich i dzięki zatarciu różnic między kocimi i ludzkimi bohaterami. Już się upiekły. Uważaj, blacha też jest bardzo gorąca. Zrobiłam je specjalnie dla was. A jako że w nowale przedświątecznych zajęć trudniej wykroić czas na wizytę w kinie, proponujemy coś klasycznie świątecznego na telewizyjnych kanałach streamingowych. Na przykład niestarzejącą się komedię romantyczną pod tytułem Holiday z roku 2006. We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her? Okay, I slept with her. You happy? Did you say, am I happy? You gotta be. W amerykańskim filmie Holiday poznajemy dwie młode damy. Pierwsza to Iris w tej roli Kate Winslet, ciągle świetnie pamiętana z filmu Titanic. Nieźle ustawiona felietonistka szanowanej brytyjskiej gazety The Daily Telegraph. Ciągle nie może się pozbierać po rozstaniu z narzeczonym. Zdradził ją, złamał dziewczynie serce, a ona sama przed sobą wstydzi się przyznać, że ciągle go kocha i nie umie przestać. Everybody, may I introduce the newly engaged Jasper Bloom? Druga dama, niechętna świętom rodzinnym, to Amanda. Jej rolę odtwarza wcale nie mniejsza gwiazda Cameron Diaz. Amanda pracuje przy produkcji filmów w Los Angeles. Ją również wystawił chłopak, którego kochała. Kompozytor filmowy, który przygruchał sobie inną panienkę. Amanda także nie czuje się na siłach, by celebrować gwiazdkę w gronie rodzinnym. Ona również musi się usunąć, wiele przemyśleć i dojść do ładu z całą tą sytuacją. Obu paniom trafia się idealna okazja do zdobycia takiego właśnie zacisznego, anonimowego miejsca gdzieś na końcu świata. Po prostu w wyniku anonsu prasowego zamienią się mieszkaniami na 2 tygodnie. Londyńska felietonistka osiądzie na ten czas w Kalifornii, a hollywoodzka producentka filmowa zagnieździ się tymczasowo w mieszkaniu Iris. Oh. Hi. Hello. I'm Miles. I'm Greg. Iris's brother. Do you want some company? Yeah, love some. Excuse me? Okay, sorry about that. No tak, ale mieszkanie to nie tylko ileś tam metrów kwadratowych i własny klucz. Mieszkanie to także punkt przystankowy dla różnych krewnych i znajomych, którzy o zamianie mieszkań nie wiedzą. A poza tym mieszkania mają to do siebie, że nie znoszą pustki, zwłaszcza pustki emocjonalnej, a już na pewno nie znoszą jej w Boże Narodzenie. Dlatego do mieszkania Iris wparuje jej podchmielony brat i całkiem niespodziewanie nadzieje się na Amandę, a do mieszkania Amandy zgłosi się jej sąsiad, obiecujący scenarzysta. I zastanie tam Iris, czego się nie spodziewał. Ale to bardzo miła niespodzianka. I tak, krok po kroku, oba mieszkania, które na gwiazdkę miały być dla obu dam hotelem złamanych serc, powoli stają się bardzo przytulnymi gniazdkami, czego ostatecznie życzymy sobie na święta wszyscy.
It turns out you'll go somewhere new and meet people who make you feel worthwhile again. It's Christmas Eve and we are going to celebrate being young and being alive. Boże Narodzenie to także czas, kiedy odświeżamy sobie absolutne świąteczne klasyki. Ostatecznie choinka i stół wigilijny przywołują te najdalsze wspomnienia, także filmowe. Proponujemy wspomnienia filmowe, łatwe do odnalezienia na kanałach streamingowych i w sieci. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Gospoda świąteczna, tytuł angielski Holiday Inn, w reżyserii Marka Sendricha z roku 1943. Zasadniczo komedia romantyczna, oto Bing Crosby i Fred Astaire kochają się w urodziwej Virginii. Ale o to mniejsza, bo film przeszedł do historii piosenką, która podobno jest najczęściej nadawanym utworem muzycznym w całej historii radia. Piosenkę zamówiono do bożonarodzeniowego filmu Świąteczna Gospoda. Realizację zdjęć rozpoczęto w listopadzie 1941 roku, a tu 6 grudnia tegoż roku nastąpił japoński atak na bazę morskich sił zbrojnych USA w Pearl Harbor na Hawajach. Dla całych Stanów atak ten był szokiem. Dla kompozytora Irvina Berlina również. To go zainspirowało do zajęcia się niedokończoną piosenką o Bożym Narodzeniu. Doszedł do wniosku, że utwór ten powinien zawierać w sobie ciepło motywujące amerykańskich żołnierzy do rozprawienia się z całym złem tego świata. I napisał utwór White Christmas. Piosenkę z miejsca wszystkie stacje radiowe nadawały z dedykacją dla naszych chłopców na froncie. White Christmas otrzymała Oscara w rozdaniu z roku 1942. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. A gdyby ktoś miał dość świątecznej atmosfery, która i tak atakuje nas od rana ze wszystkich stron, może zobaczyć na telewizyjnych kanałach filmowych na przykład interesujący film włoski w reżyserii znanego fachowca tamtejszego Paola Genovesego. Film nazywa się Pierwszy dzień mojego życia. Sei tu. Si. Tutaj mamy do czynienia z historią niejako laboratoryjną. Oto kilkoro potencjalnych samobójców, którzy zdecydowali o tym ostatecznym kroku. Arianna straciła córkę i nie umie się z tym pogodzić ani zaznać spokoju. Napoleon jest urodzonym przywódcą, który jednak potrafi pobudzić wszystkich oprócz siebie. Emilia ma dość pozostawania obok życia, przykuta do wózka inwalidzkiego po kontuzji, która położyła kres jej karierze w gimnastyce artystycznej. Daniel jest zniechęconym i zrażonym do życia youtuberem, który uniknął troli i prześladowców, ale nie odzyskał poczucia własnej wartości. Le stanze sono al secondo piano. Dentro troverete tutto quello che vi occorre. Zdecydowali już o tym ostatecznym kroku, ale na drodze każdego z nich pojawia się tajemniczy mężczyzna, który proponuje rodzaj paktu. Niech odłożą ten swój ostateczny krok jeszcze o tydzień, a w tym czasie on sprawi, iż będą mogli zaobserwować, jaka będzie reakcja ich najbliższych, gdyby doszło do samobójstwa. Jeżeli po tygodniu takich obserwacji uznają, że ten krok jest jednak najlepszym wyjściem, odbiorą sobie życie i już. I teraz zaczyna się gra z własnym losem. Bardzo serio, ostatecznie chodzi o być albo nie być. Proprio qua dovevamo venire. In fondo per noi è un po' come cercare casa. W wyniku interwencji mężczyzny wszyscy zaczynają żyć niejako w trybie przypuszczającym. Powiedzielibyśmy, że znaleźli się w jakimś zakolu życia, w jego meandrze, że zaczął się dla nich niejako czas rezerwowy. Mężczyzna zamierza zaproponować im inną perspektywę spojrzenia na własną sytuację w ciągu tygodnia, w którym pozostaną niejako zawieszeni w czasie. Bez picia, jedzenia, bez innych objawów cielesności i bez bycia widzianym przez innych.
a nie jest łatwo zmienić przekonanie kogoś, kto czuł, że osiągnął właśnie kres swojego życia. Taką decyzję poprzedza bowiem tak zwane myślenie tunelowe, że mianowicie nie ma innego wyjścia. Trzeba morti. Ne morti ne vivi. Non sono riuscito neanche a morire. Sfigato fino alla fine. Zaglądamy do stosownej prasy, aby wspomnieć, co w kontekście świąt pisano o kinie, no tak, z 90 lat temu. Czytamy Koniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z okolic Bożego Narodzenia roku 1931. To, przypominam, są czasy wielkiego kryzysu. Zastój w przemyśle filmowym, jak prawie we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych w Ameryce, daje się poważnie odczuwać. Około 10 tysięcy osób w rozmaitym wieku i różnej narodowości jest zapisanych w biurze pośrednictwa pracy. Każda z tych osób posiada swoją kartotekę z fotografiami i szczegółowym opisem swych zdolności i umiejętności. Niektórzy z nich są zabawni. Jestem świetnym naśladowcą śpiewu Ku-ku, pisze jeden. Waży 122 kilo, wskazuje inny. Jeszcze inny znów wyznaje, że świetnie umie grać rolę pijaków. Czwarty biedak znów szczyci się, iż jest najczulszym człowiekiem na świecie. Co wieczór ci pariasi filmu przychodzą do biura z zapytaniem, czy nie ma dla nich jakiegoś zajęcia. Engagement jest dzisiaj rzadkością. Czasem niektórzy posłyszą taką ofertę. Proszę przyjść jutro rano o 9:00 tam i tam w ubraniu kelnera albo o 10:00 w kostiumie kąpielowym. A wszyscy inni bohaterzy ekranu odchodzą smutni z nadzieją na lepsze jutro. I jeszcze polska rocznica filmowa. Przed 78 laty urodził się Marek Grechuta, piosenkarz, odszedł stanowczo przedwcześnie w roku 2006. Pisał dla telewizji, czasem dla filmu, pokazał się w obrazie Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy jako syn tak zwanego ważnego człowieka. Ale jego piosenki zdobią liczne dzieła filmowe na zasadzie cytatu z epoki. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj
czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które... Kolejne wejrzenie w świat filmu i piosenki za tydzień. Do usłyszenia. Wiesław Kot. Kot wieczorową porą.